Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Bruno Nurzycki. To jest program Zagadki Historii w telewizji Historia bez mitów. Zapraszam Państwa na program, który poświęcimy inwazji słowackiej na Polskę w 1939 roku. Czy faktycznie Słowacja była takim agresorem, jakim widzimy ją w propagandzie? Zapraszam. Która to propaganda, jak się okazuje po latach, naprawdę istniała. Moim gościem jest sympatyk zagadnień czeskich oraz słowackich, Arkadiusz Miksa, publicysta historyczny, od niedawna Magna Polonia, ale także Prawy.pl. Witam serdecznie, Arku. Witam Cię, witam Państwa. Właśnie mówiąc o tak zwanej kampanii wrześniowej, bardzo często pada taki argument, że Polska została zaatakowana nie przez dwa państwa, ale przez trzy państwa, o czym rzadko właśnie pamiętamy. Jak faktycznie wyglądała ta agresja ze strony państwa słowackiego i gdzie w ogóle leży podłoże? Dlaczego Słowacja wzięła udział w tej inwazji? No właśnie, tutaj ja bym sięgnął wstecz 20 lat, bym tak mniej więcej sięgnął wstecz, to znaczy do momentu, w którym no, powstawała II Rzeczpospolita. Mamy sytuację związaną z Zaolziem i z postawą Czechów, którzy zajmują Zaolzie w roku 19. Później również ta postawa, bym powiedział, niechętna Polsce podczas wojny polsko-bolszewickiej w roku 20, kiedy blokują możliwości transportu amunicji. No była też przecież taka koncepcja, żeby wsparcia węgierskiej kawalerii jeśli chodzi o Polskę. Oni to wszystko torpedują. No i my to postrzegamy jako, że brała w tym udział Czechosłowacja. Natomiast nie bierzemy pod uwagę, że należy rozróżniać w ogóle Czechów i Słowaków. Znaczy Słowacy jako ten mniejszy, tworzący się właściwie, powstający niejako naród, bo przecież wcześniej nie było państwa słowackiego w historii. Słowacy weszli w ten układ z Czechami, natomiast reprezentowali zupełnie inny, bym powiedział, światopogląd. W tym sensie, że no właśnie, kiedy Czesi torpedowali inicjatywy wsparcia Polski, no to kiedy Polska wygrała bitwę warszawską i wygrała wojnę z bolszewikami, na Słowacji bito w dzwony, biły dzwony na słowackich kościołach, cieszono się z tego, że Polska odniosła sukces. W tym samym czasie w Pradze było nastawienie negatywne do tego polskiego zwycięstwa. Czyli zupełnie źle w Polsce w tej chwili i patrzymy na w ogóle Czechów i Słowaków na jakąś jedność. Natomiast oni mają zupełnie inna mentalność. I weszli w tą federację z Czechami, wydawałoby się, z krajem, który miał zgoła takie bardzo tolerancyjne, demokratyczne zasady. Tymczasem bardzo szybko okazało się, że no, tą stroną dominującą są Czesi, którzy wypierają wszędzie w urzędach i na słowackich urzędach i gdzie tylko było to możliwe, Słowaków. Słowacy czuli się z tym źle, ponieważ byli katolikami, natomiast w tym samym czasie w Czechach zaczęto proces masowego rugowania w ogóle, zaświadczania, bym powiedział, państwa czechosłowackiego, czyli zabierano kościołowi ziemię. Niszczono kościoły, dewastowano kościoły. No to pokłosie tego, co dzisiaj widzimy, to nie jest tylko pokłosie tego, co się stało po 1945 roku, że w Pradze, kiedy jesteśmy, widzimy Pragę, no to hotele są kościoły są przerobione na hotele czy na piwiarnie piwa, tak? Co dla nas Polaków jest rzeczą po prostu szokującą, jak tam jesteśmy, bo nie jesteśmy w stanie się z tym po prostu mentalnie pogodzić. No to właśnie, to nie możemy postrzegać tego jednoznacznie, że Czesi mieli zupełnie inną postawę i na Słowacji była inna postawa. I właśnie w kręgach tych narodowców słowackich, w których między innymi dominował taka osoba jak Karol Sidor, który był nastawiony bardzo propolsko. On cały czas propagował w ogóle w przyszłości, w jakąś, widział to, że Słowacja wcześniej czy później powinna oderwać się od Czech i stworzyć państwo federacyjne w ogóle z Polską. Łączyć miała między innymi właśnie katolicy z pewnego rodzaju ten sam system wartości i on bardzo mocno w ogóle propagował w ogóle polskość, polską kulturę na Słowacji, upowszechniał właśnie czytanie polskich książek, polskiej literatury, naukę w ogóle języka polskiego i ta jego robota w tym okresie międzywojennym przynosiła ogromne skutki. I kiedy doszło w 1938 roku do rozpadu Czechosłowacji, no to właśnie te środowiska autonomiczne, które dążyły już wcześniej do tego, żeby się oderwać, między innymi te właśnie narodowe, no, szukały możliwości utworzenia właśnie państwa, Czechy upadają, oni chcą stworzyć jakby własne państwo. I wysłano emisariuszy do trzech ośrodków, do Berlina, do Warszawy i do Budapesztu. No, dla Słowaków w tym momencie najmniej blisko do tworzenia jakiegośkolwiek szukania oparcia tak naprawdę w Węgrach, no bo Węgrzy to była dla nich ostateczność, wiadomo, te czasy ucisku jeszcze z czasów monarchii austro-węgierskiej, więc z Węgrami było im nie po drodze, ale właśnie, no, przede wszystkim byli otwarci na to, żeby stworzyć
w ogóle federacyjne państwo w tym momencie z Polską, żeby w jakikolwiek sposób Polska przychyliła się do tego, żeby jakby się nimi zaopiekowała, można powiedzieć. No i wysłano też do Berlina. Natomiast co się okazało? Berlin oczywiście wyszedł z inicjatywą. Hitler bardzo chętnie mówi, ja was tutaj wesprę. Natomiast co pozrobiła Polska? Polska w ogóle okazało się, że jest nieprzygotowana na taki w ogóle wariant, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób wchodzić w jakiś układ, stworzyć jakąś federację w ogóle, jak ktoś mówi, zagospodarować ten grunt słowacki. Natomiast widząc, co planują już Niemcy, no postanowiła po prostu zająć te sporne tereny na Spiszu i Orawy, co dla Słowaków i dla tego samego Sidora, no było takim, bym powiedział, no ciosem potężnym, dlatego że ta jego wizja, to co przez lata wypracowywał porozumienie między Polakami i Słowakami, no stało się po prostu w tym momencie mirażem. Dlaczego? Dlatego, że Słowacy nie mogli zrozumieć, że tak potężny kraj, mający prawie 400 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni jak Polska, nagle łasi się na parę wiosek w górach, nie mających żadnej wartości w ogóle. 6 tysięcy mieszkańców, te tereny, które Polacy zajęli właśnie wtedy. No i co ciekawe, no właśnie Niemcy zresztą nawet Niemcy nie reagują na to. Co ciekawe, właśnie no, Słowacy wystąpili wtedy już widząc, że z Polakami się dogadają, to występują jakby o to, żeby pod swoją kuratelę wziął ich Hitler. No i mówią o tym, że Polacy to mają takie plany właśnie, że chcą zająć te wioski, żebyście interweniowali. A oczywiście Niemcy z Goebbelsem również na czele mówią, że nie, absolutnie my pozwolimy na to Polakom. O co chodziło Niemcom? No i właśnie to też po dziś dzień się ciągnie, to też wykorzystał teraz Putin skrzętnie. A no właśnie to, że Polska no, te wioski zajęła. No właśnie Niemcom o to chodziło, żeby Polacy i Węgrzy wzięli udział również w rozbiorze tej Słowacji. Tak samo jak Polska zajęła Zaolzie, żeby później tą odpowiedzialność zrzucić również na to, że też braliście udział. Polska też prowadziła udział, ekspansywną politykę. Plus jeszcze warto również powiedzieć sobie o operacji polskiego wywiadu, wydziałów Sztabu Generalnego, tak, czyli polskiego wywiadu, operacja słynna, operacja Łom, która polegała na działaniach sabotażowych na jesieni właśnie 1938 roku na terytorium Rusi Zakarpackiej, które były w interesie w tym momencie Węgier. No cóż, szanowni państwo, no warto, nie wiecie państwo, no ale jeśli chodzi o pistolety maszynowe, no to Polska oprócz tych 200 egzemplarzy pistoletu maszynowego polskiej konstrukcji, no to dysponowała niewielką ilością Thompsonów i to właśnie w 1938 roku te Thompsony, właśnie słynne gangsterskie z filmów gangsterskich amerykańskich pistolety maszynowe, wykorzystywały oddziały sabotażowe polskie na terytorium właśnie Rusi Zakarpackiej, gdzie wysadzano 80 oddział podzielone na grupy bojowe, no wysadzał wiadukty, tunele, mosty, w sumie zabito 23 żandarmów czechosłowackich. Bardzo wysoka skuteczność tej akcji, aż mnie dziwi, że o niej się w ogóle nie mówi. To znaczy, wysoka skuteczność, znaczy wysadzono wiele obiektów. Tak, wysadzono wiele obiektów, ale co ciekawe, mówią specjaliści, że w gruncie rzeczy to nie byli ludzie przygotowani, więc i z jednej strony sporo namieszali tam, ale z drugiej strony mówi się o tym, że mogli zrobić dużo więcej, tylko że byli kompletnie do tej akcji też nieprzygotowani, że to była taka, bym powiedział, akcja na szybko stworzona. No więc, no jeśli my mamy chcemy wytykać Słowakom udział w 1939 roku w tej interwencji, kiedy ten mały kraj znalazł się w opłakanej sytuacji, kiedy wyciągał rękę do Polski, Polska tej ręki no, nie wyciągnęła w stronę Słowaków, byli otwarci, właśnie musimy o tym pamiętać, no mówię, tak jak my mówimy o tym, że mówimy o tych, bym powiedział, chlubnych, mniej chlubnych kartach historii, no to jeśli chcemy osądzać właśnie Słowaków, no to ja powiem tak, no podczas tej agresji w 1939 roku we wrześniu, jeśli chodzi o oddziały słowackie, zginęło 18 żołnierzy słowackich, 11 zostało zaginionych, tak, czyli mamy 29 zabitych, no to ogólnie się mówi, że w tej operacji rzekomo było przygotowanych około 50 tysięcy żołnierzy słowackich, ale w rzeczywistości może brało 10 tysięcy. A my w 1938 roku zabijamy 23 żandarmów czechosłowackich, no to prawie ten bilans się wyrównuje. A jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że wcześniej część Czechów i Słowaków również stworzyła ten legion czechosłowacki, który walczył po stronie Polski, plus ci lotnicy czescy i słowaccy, no to tak naprawdę, no to raczej bym powiedział, tutaj nie mamy naprawdę, nie powinniśmy mieć zastrzeżeń, bo Słowacy, dla nich to była ostateczność. Mało tego, ja powiem jeszcze o kolejnym aspekcie bardzo ważnym. Kiedy już te oddziały słowackie wkraczały, to oczywiście bywały takie przypadki, kiedy na tym Spiszu i Orawie, na tych spokojnych terenach, część tych oddziałów słowackich, no, nie ukrywała swojego zadowolenia z tego, że zajmuje te terytoria polskie, które wcześniej Polska zajęła w 1938 roku, prawda? Ale też były takie sytuacje, no, które pokazywały jednak to, co mówiłem wcześniej, że nastawienie Słowaków było bardzo propolskie. Dlaczego? Dlatego, że napotykały na siebie oddziały słowackie, czyli no, oddziały agresora, sojusznika Niemiec, na oddziały polskie. I te oddziały po prostu oddawały sobie, salutowały do siebie nawzajem. I dowódca słowacki na przykład przekazywał informacje oddziałom polskim o obecności w tym rejonie oddziałów niemieckich, tak? Przepuszczano po prostu oddziały polskie, więc sytuacje były różne. Były i sytuacje, mówię, gdzie podejmowano tą walkę oczywiście, ale wielokrotnie też właśnie odpuszczano.
odpuszczano po prostu Polakom. No Słowakom było to nie na rękę atakowanie. To była dla nich ostateczność. Oni w ten sposób uważali, że wchodząc w ten sojusz, w ten układ z Niemcami, no próbowali ocalić po prostu swoje resztki swojej państwowości, widząc co się stało z dużo silniejszymi Czechami, które zostały po prostu wchłonięte. Liczyli na to, że uda im się w ten sposób po prostu zachować tą po prostu tkankę słowacką, tą tkankę narodową. Zresztą cała postawa również tego Sidora podczas II wojny światowej była też taka, że przecież mimo, że przecież oni, co ciekawe, Słowacja wtedy weszła w ten układ z Niemcami, no to Sidor spotykał się w Watykanie między nimi z Sosnkowskim i z Andersem. Były takie spotkania, mimo że on był przedstawicielem państwa, które kolaborowało i było sojusznikiem Niemiec i służby w ogóle o tym wiedziały. I służby o tym wiedziały, i służby czeskie, oficjalnego rządu na emigracji o tym wiedziały. Wiedziały o tym przecież oczywiście służby również polskie i pewnie wiedziały również o tym służby niemieckie, więc że tego typu o tym miejsce. I cały czas ten Sidor próbował, widząc, że Benesz, tak jak rozmawialiśmy tu kiedyś w programie o tym, jak Benesz prowadził tą grę z Polakami, jak nas, w jaki sposób nas potraktował. Benesz był antypolski. Tak, że był antypolski, cały czas mówił, że no tak, że jest za sojuszem, że jest za sojuszem, a w rzeczywistości dogadywał się ze Związkiem Radzieckim. Tak te środowiska właśnie słowackie miały inną metodę, że cały czas szukały tego porozumienia. Kiedy Benesz robił tak, oni cały czas szukali i była, Stalin się tak naprawdę na to przecież nie zgodził, bo przecież Słowacy po 1945 roku chcieli stworzyć skonfederowane państwo z Polską, nie z Czechami. Oni już po tym co, czego doświadczyli ze strony Czechów w okresie międzywojennym, już nie chcieli być w jakikolwiek sposób... Natomiast decyzja została podjęta nie przez nich, tak? Tylko przez władze komunistyczne, przez Stalina i przez te czynniki komunistyczne właśnie przez Benesza i ten tutaj układ, który się wytworzył, prokomunistyczny w Londynie. Natomiast Słowakom było w tym momencie dużo bliżej do Polski, w sensie, tak jak mówię, i religijnym, i mentalności. No i egzystencji chyba też ich kultury po tak, prostu. Tak, tak. Także mówię, oni byli bardzo zrozpaczeni tą sytuacją w okresie międzywojennym, tym wszystkim, co się działo z polityką państwową właśnie, że jak był kościół rugowany, jak był prześladowany na terytorium Czech. Bardzo krytycznym okiem patrzyli również na te powiązania władz z lożami masońskimi. Więc było im to mocno nie rękę. Więc mówię, my dzisiaj powinniśmy też tak trochę uderzyć się w pierś, mówiąc o tej agresji słowackiej, bo właśnie też mówimy o tym dlatego, że szanowni państwo, że w ostatnich latach nasiliło się takie właśnie przekonanie, się coraz częściej podkreśla, że agresorów było trzech, już nie tylko dwóch, tylko Związek Radziecki, Niemcy i Słowacja. Natomiast mówię, to było śmieszne mówienie o tej agresji słowackiej, ponieważ no, jeśli mówimy, że ta agresja i 18 żołnierzy słowackich zginęło, to pytam, co to była za agresja, tak? 18 żołnierzy stracili. Właśnie chciałem się spytać, czy w takim razie komuś zależy na tym, żeby propagować tą wrogość, bo ja dostrzegam takie coś, że właśnie być może Sowietom było to na rękę, żeby skłócać w ten sposób Polaków z Sowietami, no bo Benesz jednak był mocno prosowiecki, Słowacy nie do końca i ksiądz Tiszo także, prawda? Właśnie, propaganda o księdzu Tiszo, jaki to czarnosecinny antysemita, prawda? Bardzo mocno się to podkreśla. Czy to nie jest właśnie taka propaganda antysłowacka, no ponieważ po prostu było to nie na rękę, nikomu w zasadzie nie było to na rękę. Kto tą propagandę mógł przez lata właśnie tworzyć, ponieważ tak jak wspomniałeś, do dziś mówi się o tym, niejako wyciąga się tutaj do tablicy, prawda, Słowacji, że ma się kajec za tą agresję. Pytanie tylko, czy jest to adekwatne do realiów? Czy uważasz, że to, w jakim stopniu my na przykład chcemy traktować tą Słowację jako właśnie tego agresora, czy to jest adekwatne do tej relacji polsko-słowackiej w takim czasie? Ja powiem jeszcze tylko tak jednym krótkim zdaniem o tym księdzu Tiso i o tym jego rzekomym antysemityzmie. No to jak wyglądała sprawa? No, wyglądała w ten sposób, że w 1938 roku, no właśnie, większość tego społeczeństwa żydowskiego na Słowacji jednoznacznie była nastawiona prowęgiersko i jakby no, dążyła do tego, żeby no, Węgry po prostu zajęły Słowację całą, więc no, wśród Słowaków nie mogło się to spotkać z pozytywnym odzewem, ale co ciekawe, no właśnie, skoro byli nastawieni prowęgiersko, więc Tiso zaproponował i nawet spakował ich, właściwie wszystkich odstawił do granicy węgiersko-słowackiej, żeby Węgry po prostu, no, żeby ci Żydzi po prostu wyemigrowali do Węgier, jeśli jest im tam po prostu lepiej. Natomiast no, Węgry nie przyjęły tych Żydów właśnie ze Słowacji. W efekcie no, musiano ich z powrotem po kilku dniach na granicy, w tej strefie, jakby powiedział, ziemi niczyjej, no z powrotem musieli wrócić na terytorium Słowacji. Później to właściwie, no, to już Słowacja nie miała wiele do powiedzenia. I wbrew temu, co się mówi, no ksiądz Tiso doprowadził do tego, że do masowego chrzczenia właśnie Żydów, nawet śmiał się z tego Goebbels bodajże, że takiej ilości ochrzczonych Żydów jak na Słowacji to chyba nie ma nigdzie w Europie. Czyli próbowano ratować, oczywiście, tak jak i polska narodowa demokracja w okresie międzywojennym była krytyczna wobec środowisk żydowskich, tak samo i na Słowacji miało to miejsce, ale w momencie, kiedy dochodziło do takiej sytuacji, no byli oczywiście przeciwko jak najbardziej eksterminacji Żydów. Władze słowackie, te również, te, które były profaszystowskie, można powiedzieć, pro-niemieckie,
proniemieckie właściwie, nie profaszystowskie, tylko proniemieckie, w tym momencie pronazistowskie, no to one robiły co mogły tak naprawdę, żeby jak najwięcej tych Żydów ratować. To jest ten pierwszy. Druga kwestia to jest taka, że czy komuś na tym zależy. No właśnie, wydaje mi się, że komuś na tym zależy, żeby skłócać, mam wrażenie, Polskę w ramach tej Grupy Wyszehradzkiej. Ja przynajmniej osobiście uważam, że dla nas najbliższą platformą porozumienia to nie jest żadna tam cała Unia Europejska, nie jest tam żadne całe NATO, tylko właśnie te najbliższe kraje, czyli Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, to jest takie, bym powiedział, w tym momencie, nie wierzę w jakiś tam trwały sojusz od morza do morza, tych wszystkich państw, jest ich po prostu za dużo i mają zbyt rozległe różne interesy w różnych kierunkach. Ale to są te kraje, które, z którymi mamy wspólne korzenie, z którymi możemy współpracować, trzeba szukać tylko tych zwolenników porozumienia. Natomiast mam właśnie wrażenie, że tego typu inicjatywy są po to, żeby no właśnie szukać tego, tej dziury właśnie w całym i różnić Polaków od Słowaków. Dzisiaj też nastawienie Słowaków, co ciekawe, na Słowacji, my też nie zdajemy sobie z tego sprawy, że mimo tej bliskości językowej między Czechami a Słowakami, bo my prawie jako Polacy tego nie rozróżniamy, tych różnic między językiem czeskim a słowackim, no to jednak wielu Słowakom jest bliżej do Polaków niż do Czechów. Te resentymenty międzywojenne i w taki sposób byli potraktowani przez Czechów powodują, że Słowacy bardziej nas lubią, niż lubią u siebie, niż goszczą na przykład Czechów. Tak? Na zakończenie chciałem tutaj taki wątek poruszyć, że właśnie czy dobrą platformą do budowania tego porozumienia nie byłoby taka sytuacja, że w czasie II wojny światowej, kiedy funkcjonowały te tak zwane kanały przerzutowe, no to gdzie wiodły te kanały przerzutowe? Często właśnie przez Słowację na Węgry. No oczywiście, zadziwiające jest to, że atakuje się Słowację właśnie za atak w 1939 roku, a nie mówi się o tym, że to właśnie dzięki temu, że mieliśmy tą granicę ze Słowacją, no to było dużo łatwiej tą granicę przekraczać i z tego co wiem, właśnie to był bardzo częsty szlak przerzutowy, jeśli chodzi o kontrabandę wojenną, czy też ogólnie ludzi, tak, którzy chcieli uciekać. Właśnie przez, był taki nawet chyba serial z czasów jeszcze PRL, Trzecia granica. Ciekawy serial. Opowiada właśnie o tych wydarzeniach. No, kompletnie pomijane, a jednocześnie do niebywałych rozmiarów cały czas powtarzamy w kółko, a tak... Po prostu Słowacy przymykali oko, doskonale wiedzieli, że te szlaki biegną i po co biegną, w jakim celu. I chociaż byli państwem, które było wtedy sojusznikiem III Rzeszy, no to przymykali oko na te inicjatywy polskie, które no, w gruncie rzeczy poniekąd no, przecież były uderzające również w nich. Oczywiście były też przypadki takie, gdzie oczywiście nadgorliwi Słowacy gdzieś tam tych Polaków zatrzymywali i tak dalej, i tak dalej. Takie przypadki też oczywiście były. Natomiast trzeba powiedzieć, że no właśnie, że ten szlak też się stąd właśnie brał, że była ta przychylność Słowaków i oni po prostu przymykali oko często na te polskie przejścia przez terytorium Słowacji. Jak Państwo widzicie, tematyka Czech oraz Słowacji jest niezwykle interesująca i pozwala wyciągnąć bardzo interesujące wnioski dla nas jako Polaków już w XXI wieku. Być może jest dobrym takim punktem początkowym do jakiejś dyskusji na temat tych relacji, także w przyszłości dla obecnych polityków. Dziękuję Państwu za ten program. Moim gościem był Arkadiusz Miksa, publicysta historyczny, który często gości tutaj w programie Zagadki Historii. Dziękuję Ci bardzo, Arku. Dziękuję Państwu za uwagę. I Państwa zapraszam w tym momencie na kolejne programy Zagadki Historii na kanale Historia bez mitów, ponieważ na tym kanale poruszać będziemy takie zagadnienia historyczne, które są zagadnieniami niezbadanymi, zakłamanymi, przemilczanymi, no i są zagadnieniami bardzo często dla osób dojrzałych, osób dorosłych. No i niestety wiąże się to niejednokrotnie z takimi trudnymi stwierdzeniami, ale myślę, że prawda jest lepsza niż życie jakimiś mitami. Tak? No to jest taka główna zasada, która nam przyświeca tutaj w tych programach. Pamiętajcie Państwo, żeby wspierać nasz rozwijający się kanał, śledzić moje programy także na kanale Media Narodowe, gdzie także się pojawiam. Wspierajcie ten kanał. Na tą chwilę możecie wspierać go na przykład cierpliwie oglądając reklamy, ale także subskrybując, lajkując, komentując, no i reklamując tą telewizję wśród swoich znajomych. Rozwijamy się cały czas. Tyle z mojej strony. Arkadiusz Miksa, Brunon Różycki. Dziękuję. Do zobaczenia Państwu.